Ja mam zdziwienie bardzo, bardzo takie proste i przyziemne, na dodatek dotyczące prywatnej przedsiębiorczości. Jak wielu z Państwa korzysta z Grouponu, na pewno, żeby taniej kupić różnego rodzaju usługi. Ale proszę Pana, ale to Pan reklamuje teraz, bo jest Groupon, jest Groupon. Tak, jest jak Groupon. Innych takich systemów, które pozwalają na zakup w promocyjnych cenach różnych usług, czy też towarów. A mnie zastanawia właściwie tak naprawdę, jak niektórzy przedsiębiorcy korzystają z tego narzędzia, bo to narzędzie tak naprawdę jest po to, jest to narzędzie marketingowe po to, żeby ściągnąć nowych klientów, żeby przedstawić swoją firmę, żeby zwiększyć obroty. Typu promowy. Nie tak dawno temu moja żona wybrała się do jednego z zakładów kosmetycznych z takim właśnie ofertą grouponową, którą wykupiła. Poszła tam i wyszła bardzo mocno zniesmaczona, ponieważ została potraktowana jako klientka trzeciej kategorii. Bo była z Grouponu, w związku z tym szeregu rzeczy nie było dla niej, było mniej czasu i generalnie pani zachowywała się, bardzo była zniecierpliwiona, zresztą właścicielka zakładu, ponieważ miała kolejną osobę z Grouponu. Ja się zastanawiam, jaka jest tym logika. Z jednej strony... taka praca? Tak, z jednej strony przedsiębiorca, który właściwie tak, korzysta z tego narzędzia, akceptuje to, żeby nie miał niższe dochody z klienta po to, żeby rozreklamować swoją firmę, a skoro już ten klient do niego przychodzi, to traktuj go tak, żeby na pewno ten klient już nigdy nie wrócił. Ale ja skoro zwabię, bo to jest podobne doświadczenie, nie wymienię nazwy stacji benzynowej, w pewnym miasteczku zatrzymałem się zwabiony wielkim transparentem, że na litrze jest 10 groszy taniej. To Sergiusz Najer. Zatankowałem do pełna i ucieszony poszedłem zapłacić, że będzie taniej. Zostałem zapytany, czy mam kupon rabatowy. Ja mówię, jaki kupon rabatowy? To jest napisane, że jest 10 groszy taniej na litrze. No tak, ale trzeba przedstawić kupon rabatowy. Ja właśnie panu wręczę, że kolejny raz, jak pan zatankuje, to wtedy pan będzie miał rabat. Ja mówię, ale proszę pana, ale ja jestem przejazdem, nawet pokazałem numery samochodu, które nie mają nic wspólnego z tym województwem. I ja przepraszam bardzo, to nie będę tu drugi raz najprawdopodobniej. Proszę mi obniżyć. Nie, proszę pana, ja tego nie mogę zrobić. No więc nie wymieniam tej nazwy, choć tak powiem, mogę tylko powiedzieć, że ma korzenie w Gdańsku. Nie ze względu na znaną nam aferę, ale na rafinerię gdańską, która tam się znajduje. I apeluję serdecznie do tej niewymienionej nazwy firmy, ażeby na Boga, wprowadzając nową markę stacji benzynowych i nowe promocje, no nie robili w konia tankujących na stacji benzynowej. Ale może to był błąd tego franczyzobiorcy, wie pan, czy to no, była... Nie, trudno. Występuję w barwach, że tak powiem, tej korporacji. Namawia mnie do swojej benzyny, więc jeżeli tak nabroiła, to mam prośbę, żeby nie było takich niespodzianek, ale zgadzam się z panem Jackiem. Tak jak kiedyś za czasów słusznie minionych coś przecenione było, podejrzane, że pewnie jest niepełnowartościowe, pewnie jest gorsze, no bo były czasy zbiorowego deficytu, no to teraz nie ma powodu, żeby coś przecenionego czy formowanego było w czymś gorsze, no bo rozumiem, że przyszedłem tutaj właśnie dlatego, że mi zaoferowano coś taniej. A poza tym ta logika taka, no robimy wysiłek. Natomiast...